Jak jest teraz? Będę się modlił. A wy modlicie się za mnie. Jeszcze jest jedna taka sprawa. Ja zmienię tryb działania mikrofonu i powiedzcie mi, czy jest lepiej. Teraz. Czy teraz jest lepiej, jak było? Bo teraz jest tak, jak było zawsze. Czy jest to działanie kierunkowe na mnie skierowane? Okej, czy widać grę? Mi zaś padł podgląd. Oczywiście... musiało tak być. Okej, chyba wszystko śmiga. Nie, że nie... WTF. Że nikt nic nie kliknąłem. Opanuj się. Dobra, to jest tak jak w Wormsach, że jak się nic nie klika, to włączy się jakiś film. Dobra, już nic nie komentuję nawet, bo już mnie to wszystko denerwuje. Tak, tryb historii. Rozegraj obydwie kampanie z dwoma zadaniami historycznymi, dostępne tylko w tym trybie. To będzie dobre na początek. Pokażę wam, o co generalnie chodzi w tej grze. Najmniej normalny. Skarciło mnie, żeby wziąć łatwe, ale nie będziemy się kompromitować. Będzie chyba filmik fabularny. Ciekawe, nie ma filmu. Any news about the teammates? Nothing good, I'm afraid. Bloody waste of talent. But we're still here, and still opponents, the way it used to be. At least we're not enemies. Dobra, ja to przyspieszę, bo i tak nie wiecie, o co chodzi. Generalnie wjechali na minę i wysadziły ich powietrze. A sytuacja jest taka, że... mamy tutaj Francuza, Anglika, Amerykanina... Nie, zaraz, od tyłu. Anglika, Amerykanina, Francuza i Niemca. A którzy... No, jakieś tam perypetie były i ich połączyło. No i zresztą zaraz zostaną rozdzieleni wszyscy i rozpoczną się oddzielne kampanie dla Niemców i dla aliantów. Dla Niemca i dla aliantów. Natomiast teraz wszyscy są razem i są atakowani przez jakichś bandytów. Wjechali na ich minę. Jakichś takich... No, nie połączonych ani z siłami osi, ani aliantami. You mean a jogging? Forget about names. Just keep your heads down and run like hell. Amber, to mówi, że ta gra jest git. A czy nie jest czasem za cicho tak git gra? No dobra. Nie wiem, czy grafika jest optymalna. Ustawiałem wcześniej tego dnia na najwyższe możliwe ustawienia. Ta gra ma taką śmieszną grafikę. Śmiesznie biegną te postacie. No, generalnie mamy dotrzeć na lotnisko, które znajduje się tutaj. No to... Może powinienem był odpalić jakiś save. To w ogóle zauważyłem, że mam jakieś save z 2004 roku. na tym komputerze z tej gry. No to w sumie mogłem je odpalić. W ogóle tu jest bardzo fajny bajer, który lubię. Czy tu jest jakiś taki atak ruch z atakiem? Coś takiego jest. Czemu w ogóle strzelacie w ziemię? Aha, nie. Okej, czyli to tak nie działa. Chciałbym mieć jakiś atak w ziemię. A? Nie. A to atak. Nie, to nie jest to. Atak specjalny. Tak, atak. Dobra, czyli E to jest taki atak w ziemię. No, generalnie, to są nasi bohaterowie. To są takie zwykłe jednostki. Tutaj jednostki są pojedyncze, nie tak jak w Blitzkriegu. Tym, co Nefek pokazywał, że występują w zespołach. To mi się w sumie nie szczególnie podoba, bo ja wolę, jak są w zespołach, ale... A tutaj jest bardzo istotne, bo można tak jak w Original War umieszczać postacie w pojazdach i w zależności od tego, jakich żołnierzy umieścimy w pojazdach, to będą się zmieniać cechy tego pojazdu. Na przykład umieścimy zwiadowcę albo snajpera, to ten pojazd będzie miał większy zasięg widzenia.
umieścimy jakąś postać, jakiegoś żołnierza z rusznicą przeciwpancerną, to zostaną zwiększone trochę obrażenia głównej broni tego czołgu. Obrażenia przeciwpancerne. No i takie tam z nim jeszcze. A żołnierzami? Ciekawe, czy ktoś coś mówi? Nie. Nie, dobra. Po prostu jest cisza. Nie słyszę strzałów. No, a jeżeli umieścimy jednostkę bohaterską, tak jak te z tymi specjalnymi ikonami w pojeździe, to otrzyma on bardzo dużo bonusów. Dlatego na przykład jak się zdobędzie jakąś potężną jednostkę, na przykład, nie wiem, Tygrysa, a w kampanii... A, uciekają, dobra, no to ja nie będę ich ścigał. Na przykład Tygrysa w kampanii Osi, no to jeszcze umieszczenie w nim bohatera plus jakichś dobrych żołnierzy, no to zmienia tą jednostkę w prawdziwą bestię. Okej, nie powiedziałem jeszcze o tym jednym fajnym elemencie, który występuje w tej grze. Znaczy, ja się tak rozpływam teraz nad tą grą, ale co ciekawe, nigdy jej nie przeszedłem do końca. Jest bardzo fajny element, że to jak się najedzie na jednostkę, to widzimy dokładne indykatory zasięgu broni. To jest ten krąg złożony z kropeczek i zasięgu widzenia. To jest ten krąg taki wyglądający trochę jak radar. No, tu jest taka laska francuska, która czeka na nas, żeby nas ewakuować. Niestety, wszyscy się tam nie zmieścimy. W sumie... jest dziwne, że tak to zaplanowali. It's about time, boys. Damn raiders! Wait till I get back with the marines! Fire it up, chérie! We are leaving! No, there's too many of you. The plane won't take fire. Don't worry, Fräulein. I'll stay and cover you with ground fire. Go now. We can't leave the Fraut! He's an officer! He has extensive knowledge of... You can stay and guard him if you want. Or be grateful for what he's doing, and board the bloody plane now. All right, let's go. Watch your step, Eric. See you at the next Olympics. I'll be there, Saxon. Goodbye. And farewell to you, Fräulein. Jak skomentujesz to, że jednego z youtuberów chcą wyrzucić ze szkoły za jego działalność na YouTube? Dziwna sprawa przede wszystkim, chociaż tak do końca nie wiem, co to była za działalność i co on tam robił, więc no nie mogę się tak w pełni wypowiedzieć. W ogóle, co samolot robi na takim zadupiu? Jestem bardziej ciekawy, co tam CKM z workami z piaskiem robił na takim zadupiu, bo samoloty mogli po prostu wylądować, ale te umocnienia... Are we waiting for them? Start rolling and get ready to engage. If it's our Panzerkerl, he needs all the fire support we can give him. No, generalnie ten Sinclair od Anglików i Hartmann, czyli ten Niemiec, oni się znają. Oni byli, znaczy byli, no są w sumie sportowcami i uczestniczyli razem na jakiejś olimpiadzie chyba w Niemczech. Tam się poznali, zostali kolegami. No a teraz niestety zostali rzuceni na przeciwległe strony konfliktu. No właśnie. Punkty życia, pancerz 222. Ciekawe, czy to się jakoś zmieni, jak tego bohatera tam jeszcze. Widoczność wzrosła i celność, podwójny bonus celności broni podstawowej. Tak się tam pojawiło. No, generalnie tych żołnierzy można swobodnie wyciągać, ale wtedy... są minusy. No, celność broni podstawowej wzrosła, w sensie jeszcze jednego żołnierza lepsza, widoczność. No, generalnie, ale to jest bardzo fajny element w tej grze. Czemu ty jedziesz tyłem w ogóle? Weź się obróć. Cóż to jest? Wkroczyć? Aha, to jest zachowanie jednostek. Strzelać bez rozkazu, odpowiedzieć ogień, wstrzymać ogień. Victory is yours. Victory is mine. Tak, teraz tego nie widać, ale są jeszcze, są generalnie zadania główne, zadania dodatkowe, tam poboczne, ukryte i im więcej się ich wykonuje, to tym więcej specjalnych punktów się dostaje, za które odblokowuje się jednostki specjalne, takie naprawdę wypasione, albo posiadające jakieś specjalne możliwości.
Na przykład jedną z tych jednostek specjalnych jest taki pojazd jak teraz, ten co przyjechał na pomoc temu Niemcowi, ale może naprawiać czołgi po prostu. Ojcze, z dumą pragnę Cię poinformować, że znowu się wyróżniłem. Tym razem w zaciętym starciu między bandą Arabów a patrolem naszej 5. Dywizji Lekkiej w pobliżu granicy z Tunezją. Moje rany są powierzchowne i dobrze się goją. Na początku przyszłego tygodnia mam ponownie dołączyć do swojego plutonu. Podobno wkrótce ruszamy w drogę. Nasi włoscy sprzymierzeńcy zostali pokonani w Somalii Brytyjskiej i zamierzamy ich odciążyć, zapewniając Brytyjczykom inne zajęcia i zmartwienia. Bądź pewny, że zrobię wszystko dla Vaterlandu i nie splamię naszego rodowego nazwiska. Proszę, byś nie martwił Muti, mówiąc jej o moich ranach. Powiedz jej raczej, że wczoraj spotkałem anioła, odważną i piękną istotę, z pewnością godną, by zostać żoną Freihera. Zamierzam się z nią jeszcze spotkać i będę cię informował na bieżąco. Twój najbardziej dystyngowany syn, Erich. No, także oprócz tego elementu fabuły, a wojny całej, jest to też element tej fabuły dotyczący tych postaci, które tu występują. Oni to już go chyba wyrzucili, mówi Lambert. Kair Tunis. Tak, gdzie my tu w ogóle jesteśmy? Co się dzieje? Tak, pierwsza misja w sumie kampanii niemieckiej, wyłom, rys historyczny. Generał Rommel wkracza do Trypolisu 12 stycznia 22. Afryka Korps tuż po przybyciu do Libii przeprowadzają pod El Agheila pierwsze ataki próbne na zaskoczonych Brytyjczyków. Tu by się Nefek przydał, on by wytłumaczył, o co tu chodzi dokładnie. Z mojej perspektywy to wygląda jak jakieś rozpoczęcie walk w tej Afryce w ogóle. A chociaż mamy już 24 marca 1941. Tak, zadanie pierwsze kampanii osi. Wczesny ranek, chłodna, pochmurna pogoda. Miejsce Libia, aliancka linia obrony w pobliżu El Agheila. Zadanie główne, wykonać zwiad na południe od El Agheila. No tego to już nie będę czytał. Jak zagracie, sobie poczytacie. To jest generalnie rozkazy, briefing. No, mapka i tak dalej. Tak, dokładnie jest tak jak tam pisało, że trzeba wykonywać zadania różne specjalne i ukryte i tak dalej, żeby otrzymać właśnie te jednostki specjalne. I teraz jest tak, ja to wyczyszczę. A tutaj umieszczamy jednostki, które chcemy mieć w tej misji. A tutaj mamy różne działy. Czołgi, pojazdy zwiadowcze, działa przeciwpancerna, artyleria, jakieś jednostki lotnicze, wsparcia. I to wygląda tak. Ja tu chyba nie mam żadnych poważnych jednostek jak na razie. Mam te... Ci Niemcy nie mogli nazywać tych jednostek jakoś ładnie. SDKFZ-250. To jest skrót od czegoś, nie? Tak, to PZKFW to jest od Panzerkampfwagen. Ale tutaj nie mam pojęcia, od czego to jest. 250 to będziemy nazywać. I jeszcze tak. A ta jednostka jest jaśniejsza, tak jak wszystkie, a ta jest ciemniejsza. Oznacza to, że ma więcej doświadczenia. I czy to tu jakoś widać? Tak. To oznacza poziom doświadczenia. I widać, że to ma więcej życia trochę ta jednostka. Generalnie chodzi dużą rolę odgrywa w tej grze to, żeby ekspić swoje jednostki i nie pozwolić im zginąć, zachowywać je po prostu do kolejnych misji. W ten sposób mamy potężniejsze jednostki. I można też zdobywać wrogie jednostki i potem można je wykorzystywać. Ma się je tutaj w tej puli jednostek. Czyli co? Wezmę dwa te, powiedzmy, transportery opancerzone. I tu z jakiegoś powodu piszę zdobyczne, ale tu jest lista jednostek, które się znajdują w środku. Jednostki piechoty można tam umieszczać. Jedna rzecz mi się tylko nie podoba, że nie pisze, jaki będzie efekt, jak ja tą jednostkę tam wsadzę. Teraz, tutaj. Więc jednostek piechoty mamy tak. Strzelca z karabinem, Mauser 98K, a celowniczego KM-u, czyli z pistoletem maszynowym, MP40. Mamy generalnie opis, nawet możemy sobie poczytać, to jest starannie zrobione. Czy tak mi się przynajmniej wydaje, nie sprawdzałem tego. A czyli to mają rację. Mamy lekarzy, którzy mają tylko pistolety, za to mogą leczyć rany. A wiem na pewno, że ci KM-iści o wiele lepiej sobie radzą w walkach w budynkach, jeżeli chodzi o zdobywanie budynków. Ja zrobię tak. I kosztują 2 punkty, tak? I ten też 2 punkty. Wsadzę po jednym takim. I po jednym lekarzu w sumie. I jeszcze strzec. A potem będziemy ich podczas misji, tak się z nimi pobawimy, powyciągamy, powsadzamy z powrotem, zobaczymy, czy jakieś specjalne bonusy są od takich jednostek jak ten celowniczy KM. Bo wiem, że na pewno są specjalne bonusy od jednostek zwiadowczych, od snajperów i
Operator w broni przeciwpancernej, jeżeli się ich umieści w czołgu. Co tam, co tam? Co się dzieje? Filmiki tego youtubera są kontrowersyjnymi unboxingami na przykład dildos, ale to w celach humorystycznych. Niemcy wkroczyli do Afryki, bo właśnie nie dawali rady, mówi Nefek. Lambert... A, że kotełek fajny jakiś. Podróż na czat, jeden z filmików unboxa, jeśli możesz, on maltretuje tego kota. Ciekawe, czy to widać, czy się... Aha, nie. Na czacie to się na szczęście wyświetliło jako link. Dobrze. Gruby ten kot. Grunt głęboko, co? Penetr... Że kwencie zobaczcie. Ja teraz nie mogę tego kliknąć, bo mam podgląd na tablecie. Możem zrąbał laptopa. W ogóle to za chwilę będziemy rozkminiać. Niezłe, że można wrzucać jednostki do czołgu. Przypomina mi to Codename Panzer. A. W sumie nie widziałem, że w Codename Panzer też tak jest. Ja mam gdzieś to Codename Panzers, nawet chyba dwie części. Też z jakichś gazet. A, też by można w to w sumie zagrać. Tak, no generalnie. No, mam dwie jednostki, jeszcze mam trochę punktów do zużycia. No to nie wiem, może takie coś. Cóż to w ogóle jest? Jednostka nieuzbrojona, ale ma dobry zasięg detekcji. No dobra. Chociaż... A może by... Nie, mam lepszy pomysł. Pójdziemy po prostu w więcej jednostek piechoty. Weźmy sobie trochę tych. No i do oporu tych. Podstawowych strzelców. Może uda się zająć jakieś wrogie jednostki. Wrogie pojazdy. No generalnie próbowałem znaleźć coś lepszego niż ten Linux Mint, który powodował pewne problemy na tym moim laptopie. Zdobyć oazę. I zainstalowałem sobie Ubuntu. Teraz mam więcej problemów niż wcześniej. Bo na początek wszystko śmigało. Aha, czekaj, zatrzymaj się. Jeszcze? Zatrzymaj się. Wróć. Cofaj. Tak, zobaczymy, co tu będzie, jak wyciągnę lekarza. Nic, wyciągnę strzelca. Aha, gorsza widoczność. A celowniczego? Celowniczość broni podstawowej spadła. A jak teraz wsadzę lekarza? Nie, celowniczość broni podstawowej wzrosła. Teraz widoczność będzie? Tak. Czyli są takie ogólne bonusy od tych postaci. Jeszcze Hartmana wsadzę, to pewnie jakieś super bonusy będą. Tak. A celność broni podstawowej. Okej. Okay. Oj. Dobra, czołgi pierwsze, bo tu już mi zabili jednego żołnierzy. To ja chyba wyciągnę tych medyków jednak. Ci medycy niech idą za piechotą. A ja tu wstawię jakichś piechociarzy. To jest fajny system, ale jednocześnie ja bardziej wolę w grach... W ogóle widać tutaj te jednostki, jak one siedzą, to też jest super. Także pieczołowitość, jeżeli chodzi o modele, jest dosyć duża. To jest też ciekawe, że... Chociaż w sumie nie wiem po co to, że pokazuje, jak duże jest to zaznaczenie. Ale fajna rzecz. Nie ma tylko niestety, takiego wiecie, że przytrzymam prawy i to się ułoży wszystko w formacji. Jak w Act of Aggression, niestety takiego czegoś nie ma. No, można wsadzić, to był E, tak? Może wsadzić swoje jednostki piechoty do wrogich, pustych pojazdów. Coś siedzi w tym budynku, nie? Jeden strzałem? Nie. A w ogóle wy nie szarżujcie tak. Pojazdy sobie z tym poradzą. Zaraz, to jest śmieszne. Atak to jest E. Trzymaj, naciskam E, to nie... Ha! Bo nie można kliknąć na krzaczku. No dobra. Jest w ogóle... Nawet można przejąć... motorek. Chociaż w sumie nie wiem, po co mi to. Ktoś nas atakuje? Ha! Coś tam cięższego strzela. Z tego budynku. Załogan zabity. Ciekawe, z czego nie mogą tam strzelać? Jakieś rusznicy przeciwpancernej? Chodź na tu załogancie. Co jest załogan zabity? Aj, co ty robisz? Że wyjdź z tego. Zja, rozwalili załogę tego pojazdu, ale czemu oni strzelają, kurde, balans? Chodź tu ty, weź to rozwal. Cóż to strzela stamtąd? Co tam siedzi?
Nie, podjedźmy do tego blisko, rozstrzelajmy to, skąd to było. Są skończeni i uciekają, no dobra. Ścigajmy ich. Ten jeden z tych moich pojazdów jest na granicy zniszczenia. Dlaczego oni tu strzelają jeszcze? A, tu ktoś się wycofuje. Okej, zadanie drugorzędne wykonane. Znisz wycofujące się siły wroga. Co ty robisz? Spokojnie. Tu gdzieś powinien być jeszcze jeden taki wrogi pojazd, Daimler Mark II, który mógłbym przejąć. Tu jest. Dobra, mam tu jakieś piechociarze, chodźcie panowie. Przygotować się na ofensywę. Dobra, to tą moją uszkodzoną jednostkę wycofam. Więc postaram się przejąć te wrogie Daimlery. Sanitäter Einsatz bereit. Bereit, Herr Oberstleutnant. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Zu Befehl, Herr Oberstleutnant. Bereit, Herr Oberstleutnant. Okej, celność broni podstawowej wzrosła. Czy ja mogę okopywać te pojazdy? Nie, a co to jest czynności specjalne? Holowanie, aha. Bo czołgi mogą się tutaj jeszcze okopywać. Oj! Wrogie czołgi tu przyjechały, cóż to w ogóle jest? Mark... Mark coś tam. W każdym razie już padł, na szczęście. I atakują jeszcze od tej strony, tego nie zauważyłem. I zniszczyli mi tą jednostkę, którą próbowałem ocalić. Niestety. Zwyciężyłem. Niestety straciłem jeden pojazd, ale bywa. I co tam? Zadania główne wykonane, zadania drugorzędne wycofane i zadanie ukryte. Zdobyć wszystkie trzy Daimlery. No właśnie. Wykonuje się te zadania ukryte. I można w ten sposób zdobywać później te jednostki specjalne, które są bardzo cenne. Co tam, co tam? Najważniejsze w Afryce Północnej było przyjęcie kanału Suezkiego, bo w ten sposób Niemcy mogliby przychwycić dostawy angielskie z i do Indii. Grunt głęboko penetrujący wcale nie penetruje głęboko. Co? Co on wsadza? To była ciekawe. Ten grunt. Siema Dragon. Jakaś koszulka Mishor. To wszystko na tym filmie jest? Jedziemy naprzód, zgodnie z planem, ale problemy wciąż nas nie opuszczają. Ich imię Elif Reed, co po arabsku oznacza ponoć duch. Stosownie jak dla miejscowego bandyty opłaconego przez Anglików. Szybki jak błyskawica i niemożliwy do wytropienia, od kilku tygodni atakuje nasze konwoje, zdobywa i niszczy całe ciężarówki zaopatrzenia. Mówią, że zna pustynię jak własną kieszeń, bawi się w kotka i myszkę z naszymi patrolami zmotoryzowanymi, znika nie wiadomo gdzie, a potem nagle atakuje magazyny, do którego ścigająca go grupa miała wrócić. Lekceważy nas i nowoczesne sposoby walki. Prawdopodobnie uważa się za współczesnego Saladyna. W tym tygodniu wpadliśmy na trop jego miejscowych informatorów. Zmartwiło mnie, że wśród nich jest Lys, anioł Zanaby. Według dokumentów jest to Madame Dornier, ale nigdy dotąd nie słyszałem o niej. Zabawne, że Lafarge uważał ją za francuską patriotkę. Według mnie to raczej wyrachowana oportunistka. Pewnie od początku pracuje dla Brytyjczyków, ale... Cóż, i tak jest najzgrabniejszą z naszych przeciwniczek. Okej, zadanie drugiej kampanii Oś. 31 marca 41. Libia, kluczowa przełęcz wzgórz Mersa Brega. Cel podstawowy, utrzymać wzgórza Mersa Brega do przebycia posiłków. Okej. Okay. Siema Ulter. Czemu nie żyjecie? Kiedy FTL? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy jutro będzie stream w ogóle, bo jutro później wrócę z uczelni. Nowe jednostki dostępne. Ja lubię sobie to wyczyścić i... A ustawić wszystko po swojemu. Generalnie tak, mamy w końcu czołgi. Panzer 2F i M11 przez 39. Co on tu ma? Działo przeciwpancerne 37 mm, lekki KM. A to? Działo 20 mm, ale lepsze. Większy tego damage'a ma. Specjalnie, nieruchoma wieża. Ale w tej wieży również jest działo? Coś mnie tu robi w bambuko. Natomiast... Te pancery mają lepszy pancerz, widzę. Ale ma, aha.
Ja mam cztery takie czołgi, co? To w sumie po co mi te M11? Znaczy nie wiem, czy to czasem nie ma dwóch armat tych 37 mm. Ciekawostka. Wezmę te pancery. A ten Daimler co ma ciekawego? Nie, ten Daimler jest w sumie do luftu. Wezmę te dwójki, stać mnie chyba. Generalnie tak. Myślę tu od razu Hartmana. Powinno dać tak zrobić. Dać się, dobra. Aha, i są ci zwiadowcy, tak? Oni w sumie nie kosztują. O, i są grenadierzy. No właśnie, umieszczenie grenadiera w czołgu spowoduje, że będzie on miał zwiększone obrażenia. To w sumie można by zrobić tak. Wywalić tych ludzi. Dać jednego grenadiera, jednego zwiadowcę. Te jednostki w sumie mógłbym zostawić takie. No, to było za dużo pierniczenia się z tym. Nikt tego nie chce oglądać. Wsadzał te jednostki i tak dalej. No, zwiadowcy z dwóch, plus jeszcze jakiś piechociarz. Aha, nie, ale nie, to jest bez sensu. Ja będę miał chyba trochę artylerii do obsadzenia w tej misji. To jednak nie. A wezmę piechociarzy tyle, ile mogę. Ciekawego? Nie, dobra, jedziemy. Tak, to jest ta misja. Na początku będę się chyba musiał... To są siły włoskie, nie? Na początku będę się musiał bronić nimi, a potem przyjadą moi ludzie jako wsparcie. Notkę historyczną zapomnę przeczytać. Nie, po prostu nie chcę ich wszystkich czytać. No, bombardują nas alianci. No, generalnie chyba... Tak mi się wydaje, że ludzie wolą oglądać mięso, akcje, niż... A... Czy... niż słuchać... tego wszystkiego, co ja czytam. Oberstleutnant Hartmann to all Italian units. We came to assist you. Od razu jest nasze wsparcie. Continue to do so until your reinforcements arrive. Tak. A ty pojedziesz tu. Jeden pojedzie tutaj. Czterech żołnierzy wyślę, żeby obsadzili to działo artyleryjskie. No co jest? Ruchy. Tak, ta gra jest fajna, ale generalnie problem, jeżeli miałbym wykreślić jakieś problemy, jakie ta gra ma, to responsywność jednostek jest na pewno jedną z nich. Generalnie tak, nie jest dobra kontrola nad tym wszystkim. Nie czuję się tego, że ma się to pod kontrolą wszystko tak mocno. Nie wiem, jak to wytłumaczyć dokładnymi terminami. Teraz tak, tutaj są jakieś miny albo coś w tym stylu, ale stąd nadjadą jednostki tego Elifirita, więc chcę mieć tam czołgi. Grafika jest fajna. Bardzo dokładna. Jak na już nie tak nową grę. Mięso, no. A w sumie muszę pograć w tego Kodny i Panzer. Tu są miny, nie chcę za daleko wjeżdżać. Tak, generalnie mogę te czołgi okopać, tak? Myślę tu okop od razu. No, wystrzały nie są jakoś specjalnie ekscytujące. Dzięki strzałom w ogóle ten czołg zaraz padnie, ciekawe. Strasznie poobijany. Nie wiem, co go tak poobijało mocno. No nie mam jeszcze jednostki naprawczej, niestety. Okej, mamy artylerię. Może porobić im trochę krzywdy. Ten czołg też powinien zadawać jakieś obrażenia z góry. Nie wiem, czy będzie strzelał, czy nie będzie. Będzie strzelał. Tylko oni będą strzelać też do niego. Dobra, cofaj, hopie! Do tyłu! Dobra, zamień. Tak, generalnie no nie są te bonusy wysokości tak dobrze zorganizowane jak w Original War. To jest właśnie problem w tej grze. Jak powiedziałem, ta kontrola, responsywność, to takie coś, że czuje się pole bitwy. Jak się gra w Original War, to się czuje wszystko, co się dzieje. Czuje się po prostu, gdzie można dać jednostkę. Wie się po prostu instynktownie,
gdzie nasza jednostka będzie pod ostrzałem, jak ją przesunąć, żeby nie była pod ostrzałem. A, no i wjechałem w te miny, no, za daleko się posunąłem. Co tu się dzieje ciekawego? W ogóle stoją tu ci żołnierze zamiast atakować. Nie ta żołnierza, specjalnie, pali obiekty palne i wybucha przy okazji. Okej. Okay. Jakiś bonus jest z tego, że oni się skierowali tutaj do ataku na nasz czołg. Trochę mi się AI zlagowało. Ta gra jest taka fajna, ale mech. Bym to miał określić dokładnie. Schütze macht Meldung. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Schütze macht Meldung. Trzymuj przesmyk prowadzący do Mersa Brega, broniąc go przed atakami aliantów, póki nie przybędą posiłki. Była jeszcze druga część tej gry. Nazywała się chyba The Day. Tylko tam już... tam był ten problem, że tam nie było tego... W sumie tego, co jest według mnie najlepszym elementem tej gry. Czyli tego menu wybierania jednostek. To jest ładny czołg, Crusader. O, i on teraz... jego załoga została wyeliminowana. Jakbym miał jednostkę naprawczą, to mógłbym naprawić ten czołg i przejąć go własną piotą. No, a w sumie nie wiem, czy w tym D-Day'u nie była ta kontrola lepiej zorganizowana. Bo to jest w sumie... Gdyby nie ta właśnie kontrola słaba, to ta gra była rewelacyjna. Naprawdę świetna. No... Komuś innemu to może nie przeszkadzać po prostu, mi to trochę przeszkadza. Ja lubię czuć grę, czuć, tak po prostu jakbym miał ręce w tym ekranie, że wszystko kontroluję. To jakby... To jest ciekawa sprawa, nie wiem jak to wyjaśnić dokładnie. Na pewno są jakieś terminy, co recenzenci znają i tak dalej. Zbliżają się posiłki, pora rozpocząć kontratak. No dobra. Ciekawe, nie było tego ataku Elifrita. Dziwna sprawa. Można kupać jak Blitzkriegu, no. Grafika prawie jak Wiedźminie 3. Nie, grafika jest ładna, no to... Można by się trochę czepiać niektórych tych czołgów. Te takie rozmyte tekstury. Okej, jest ten Elifrit. To jest funny. Słyszałem o ciebie, Hartman. To będzie twój ostatni test of strength. You won't escape from us this time, Raider. Co my tu dostaliśmy? Jeden śmieszny czołg z tą nieruchomą wieżą. Jakiś pojazd zwiadowczy z działem. Oni się tu zablokowali, czy co? Ciekawe. A w sumie nie sprawdziłem, czy jest jakiś patch do tej gry. Zainstalowałem to tylko z tej płytki, mam wersję pudełkową. Może powinienem był sprawdzić, czy jest jakiś patch do tej gry. Nie, czy oni próbują zaatakować ten czołg, ale jeszcze nie mogą ruszyć z jakiegoś powodu, no zablokowali się. No to ja mówiłem. To jakby płynność działania tej gry, nie wiem jak to określić. Mogę tam wsadzić jakieś jednostki, czy są wypełnione na maksa? Wypełnione, dobra. Nie wiem, czy tutaj są jakieś miny. W sumie nie mam żadnej opcji, żeby je wykrywać, nie mam żadnych saperów. No to co, wyciągnę te czołgi z okopów i można cisnąć. To jest w ogóle szef, tak? Dzisiaj szef je wsadzę do tego czołgu, bo on jest... ma więcej HP. Chociaż wydaje mi się, że to nie ma tak do końca znaczenia. Jakby ten czołg został zniszczony, to ten bohater i tak to przeżyje. Po prostu wysiędzie z tego czołgu, jak w Original War. A fallback, rektwa. D-Day, lądowanie w Normandii trwa 7 dni. No. Wierzę ci na słowo. Dobra, to w sumie wycofam ten czołg, który tu był okupany. Mam nadzieję, że ogarnię, że ma przyjechać tędy, a nie wjechać tam w te miny. No.
Ta gra ma bardzo dużo fajnych elementów, ale... No przynajmniej dla mnie, nie gra się w nią... Sama rozgrywka nie jest tak przyjemna. Nie czuję się tej gry. Kurczę, nie wiem jak to inaczej... Nie wiem jak to dobrze określić, to właśnie to czucie gry. Znaczy, chciałbym to zaznaczyć i tak jak w Act of Aggression, tutaj zrobić, przyjechać tą myszką, żeby oni się ustawili w jaką ładną formację. To chyba są jakieś, jest takie coś poruszanie się w formacji, ale... Na jakiej formacji właśnie? Najpierw bym musiał chyba ustawić ich w formację, a potem dopiero poruszać. W sumie można to przetestować. Nie wiem, coś ty zrobił, siadaj do tego spodem. So schnell ich kann. Jawohl, Herr Oberstleutnant. On the double. Bereit, Herr Oberstleutnant. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Auf dem Weg. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Czy mogę wsadzić jakąś piechotę? W ogóle muzyka się skończyła. Zu befehl, Herr Oberstleutnant. Do tego Crusadera. To jest dobry pojazd. 57 mm działo. Pancerz trochę cienki w porównaniu do tych pancerów. Czy on ma bardziej taki pancerz równomierny? Bo generalnie tutaj ma znaczenie pancerz przedni, pancerz boczny i pancerz tylny. Dobra, włączę teraz tą poruszanie się formacji. Co teraz będzie? No nie, jak klikam, to poruszanie się formacji się włącza. No, także... A, podjedziemy ich z boku. Okej, coś do nas strzela, działa przeciw pancerny. No ale je rozjechaliśmy szybko. Okej, jest Crusader kolejny. No, te działa generalnie też można by przejąć, żeby do nich wpakować piechotę. Chociaż w sumie po co mi takie działa? No dobra, to nawrót i jedziemy. A cóż to jest za czołg? M13, to jest jakiś inny czołg. Nie można dokonywać w tej grze takich precyzyjnych akcji. Generalnie to wszystko jest takie... Sterowanie jest toporne. O to chodzi, to jest ten problem tej gry. Paradoksalnie jak na te elementy... Właśnie, że można przyjmować to wszystko, zdobywać... To wszystko bardzo szybko umiera. Jumpa. Victory is mine. Doceniając twoją wzorową postawę, naczelne dowództwo przyznało ci nową jednostkę specjalną. A czy ja tu miałem tak? Czyli no, zadanie ukryte w tej misji to było ocal obydwa działa kalibru 75 mm. O, czat mi padł. Widzę tylko na podglądzie. Ale to się nazywa grywalność. Pancerz boczny to zawsze najsłabszy punkt z czołgu, a nie pancerz tylny? Tylny i przedni są najsilniejsze. Z tego co ja tu zauważyłem, że tylny jest najsłabszy. Ja się tym przekonałem w wodzie, pancerz. Muszę zresetować jeszcze raz. A, czat. Grywalność. A grywalność to nie jest taka suma? Suma po prostu przyjemności z gry? Jedźmy dalej. W sumie ostatnią misję przejdę i tyle. Śmiesznie podskoczyło. Zmęczenie polem bitwy miewa przedziwny wpływ na człowieka. Właśnie zgłosiłem się na ochotnika, by w ramach tajnej operacji przeniknąć na terytorium wroga, choć nie mamy zbyt dużej siły ognia i mocnych pancerzy. Naszym celem jest zdobycie informacji o położeniu pól minowych i sił aliantów w rejonie Tobruku. To nie moja specjalność, ale cudowne oderwanie od codziennej rutyny i wymówek ludzi, których dr Goebbels nazywał ariańskimi rycerzami Rzeszy, imprezowi zagorzalcy. To zabawne, że wszyscy zaczynają traktować faszystów serio dopiero gdy jest za późno. Tak było z Hindenburgiem, Dollfussem i Chamberlainem, a teraz zagłada czeka każdego, kto wejdzie im w drogę. Mieli pecha jak rosomaki w latach 30., ale teraz dojrzeli i są prawdziwymi wilkołakami. Pomimo, że głoszą hasła o patriotyzmie, są bandą oportunistów.
Wojnę traktujemy jako okazję do bezsensownej rzezi i prywaty. Gardzę nimi i to widać. Muszę ich mieć na oku. No, generalnie ten nasz bohater, jak widać, jest patriotą, ale ma jakieś swoje wąty wobec... A faszystów? A w sumie nie powinno być nazistów? A 13 kwietnia 1941, miasteczko Solum w pobliżu granicy. Cel podstawowy, zaatakować z nienacka lokalny brytyjski punkt dowodzenia. Muszę pamiętać, żeby dodać emotkę, coś się leje. To zadanie na tyłach wroga, w którym masz dostęp wyłącznie do jednostek piechoty. Aha, to jest w sumie głupia misja. Kurde, dobra. Mimo wszystko, jedźmy. Saper. Po co mi saper? Ale dobra, niech będzie tak, jak oni mi mówią. To będzie dobra misja na koniec, bo to będzie chyba ciężka misja. Będzie ciężka misja, żeby ją przejść tak perfekcyjnie. This is it, man. Careful now. We are outnumbered, outgunned and under strict orders to avoid combat until we reach the target area. Keep your eyes peeled and try to salvage the heavy equipment we stumble into. We could use some extra armor and firepower at the command post, couldn't we? Fort Capuzzo. Gdy Niemcy zajęli ten fort, alianci dopiero zdali sobie sprawę, w jakiej ciemnej dupie są. To co teraz tutaj będę atakował? No generalnie piechotą się tu nie gra nieprzyjemnie. A szybko umiera strasznie. Let's go. Zniszcz posterunek przeciwnika, wszystkie budynki obrońców. Uważaj jednak, jesteś daleko za liniami nieprzyjaciela. Kill those Tommies. Ok, jest uszkodzony pojazd. Jak tu działa leczenie? Gdzie jest na przykład mój medyk? A, medycy leczą automatycznie z tego co widzę. Weźcie się trzymajcie gdzieś z tyłu, panowie. Jest uszkodzony pojazd Mark 6B z dwoma CKM-ami, 12,5 mm. Jak go naprawić? Aha, tam jest jednostka naprawcza, jak rozumiem. Bo broń tego pojazdu jest niesprawna, została uszkodzona. Mam wrażenie, że tu są gdzieś jeszcze jakieś ukryte jednostki, które można by zdobyć. Chyba nie ma sensu tak iść, szturmować po prostu. Wsadzę tu jakiś strzelców do tych budynków. Dla zwiadu, bo mogę. Natomiast wy, reszta, panowie, pojedziecie tędy. Coś mi się kojarzy, że tutaj jest coś, co można by zdobyć. Na przykład nie wiem, po co komu tutaj są ciężarówki w tej grze. To jest bez sensu. Wsadzi się tam piechotę, to wyjedzie jakiś czołg, zdejmie tę ciężarówkę jednym strzałem, cała ta piechota zginie. Są trochę rzeczy, których nie rozumiem. Czy tutaj lata nasz samolot zwiadowczy? Nie, samolot wroga wykrył twoje jednostki. Nie, tu na bank coś było, kurde. Czy tu działa? Shift działa. Potem wrócisz do nas. I tak, masz niesprawny system uzbrojenia, więc nam tu nie pomożesz. Okej. Okay. Będzie bitwa, niezła. Jesteś historykiem? Nie, zdaję historię na rozszerzenie na maturze. Zajęcie tego fortu uznaje się wojny w północnej Afryce. I co, wykryłeś tu coś czy nie? Bida, chyba nic. Ciekawe. No to dobra, ciśniemy dalej. Tu jest ta jednostka naprawcza, tak, Bedford MW. Specjalnie naprawia pojazdy, no. Zdobędziemy zaraz. Naprawimy sobie pojazd. Tu pamiętam, że tu jest dużo czołgów, które można by zdobyć. Tak.
Idąc na pełnej bulwie tą piechotą, może mi się nie udać ich zdobyć. Chociaż. No, widzę, że oni, no każe wszystkim cisnąć, no to nie wiem, ci z tyłu uciekają, ci z przodu idą, to jest takie... Kontrola. Ja to będę nazywał wszystko kontrolą. Okej, sprawdźcie, czy tu jest czysto, zanim przyjmiemy ten... czołg. Tutaj na wieży na bug jest snajper, to pamiętam. Tam podejdę piechotą, to nas przerobi na sałatkę. Zwiad wykrył w tym mieście magazyn, odnajdź go, spoko. Stop to jest Q, okej. Okay. Jednostka naprocza może naprowadzić też sama siebie. Ciekawe. A w jakiejś grze, takiej z czasów II wojny światowej, w jakimś RTS-ie, te jednostki się tak śmiesznie naprawiały, że wylatywał taki strumień zębatek z pojazdu naprawczego do czołgu. Nie wiem, czy to nie było czasem w tym Codename Panzers. A, uznaje się za początek wojny. No dobra, pojazd naprawczy gdzieś tam będę trzymał w odwodzie. Co panowie, ciśniemy tutaj. Jak jeden mąż. Okej. Gdzie jest nasz czołg? A miałem nadzieję, że to nie zostanie zniszczone do końca. Wtedy mógłbym to przejąć. A, cofaj. Trzeba ci naprawić. No, jakby wziąć ciężarówkę i tam tak podjechać. No tylko właśnie to jest ten cały problem z tymi ciężarówkami. Strzeli coś do niej z pistoletu na wodę i wszystko wyleci w powietrze. Razem z moim wojskiem. Codename Panzers Cold War. To tak leciały blachy do pancerza. Klucz to naprawy, jeszcze czerwone krzyżyki do HP. No, były jakieś takie śmieszne jaja. Ale w Cold Warze też? Coś każe, że tak było w tej pierwszej części. Co tam było, że Polacy rozpoczęli II wojnę światową, czy coś w tym stylu. Ej, czemu to nie jest jeszcze naprawione do końca? Halt. Napraw to, potem się wycofaj. Kto na południu, czysto? Jeep sobie stoi. Chyba przyjechał tutaj jeepem i zginął. Został rozstrzelany przez moich strzelców z budynków. I w ogóle macie. Ciekawe, że nie jest pokazany zasięg broni teraz, tylko zasięg widzenia. Może jest po prostu równy. A, dobra, ciśniemy na północ. Tutaj. To jest magazyn z wrogimi czołgami. Nie wiem. Piechota, żeby nadążała. We made too much noise, damn it! They've spotted us. Let's try this out. Spokojnie, zdobędę pojazdy. M3 Stewart, kolejny M3 Stewart. Skurczysyn zdołał wsiąść jeden. Niestety straciliśmy tamten czołg. Marsku leci, no na razie, spoko. Coś tam nadjeżdża, jakiś konwój, nie? Trzeba zatrzymać. I chciałbym tu na przykład ustawić te wszystkie jednostki w takiej ładnej linii. Oj, a cóż tu jest? Jakiś transporter nieopancerzony. Się coś dzieje? A gdzie jest ta moja jednostka naprawcza? Chodź na tu. Muszę cię podciągnąć tutaj. Mam nadzieję, że jakoś sensownie tu podjedziesz.
Dobra, mam tu grenadiera. Albo zwiadowcę. Snajper jest. Snajpera dam do tego stewarda. Saper. Świecie jest jakiś bonus od sapera. W sumie grenadiera tam dam, a nie sapera. Celność broni podstawowej wzrosła. Chyba jednak trzeba zwiadowcę, a nie snajpera umieszczać, żeby był bonus do widoczności. W sumie tego snajpera wyciągnę. Kiedy to snajpera wsadził do budynku, to co będzie? Jakiś bonus do widoczności na wszystko wokół? Grenadiera tam dam. Okej, wszystko naprawione. I one miały transportowe jakieś działa, ale nie widzę tych działa. Może leciały w powietrze. Urządź zasadzkę na konwój. No, już urządziłem. No dobra, to chyba trzeba cisnąć tutaj. Tylko kurczę, ma ladę. Tutaj są chyba dwa czołgi, więc nie wiem, jak ja to mam ogarnąć. Że tu jest coś ciekawego, co można zdobyć jeszcze? Generalnie premiowany jest exploring. Tak widzieliście na pierwszej misji, że można było znaleźć te wszystkie trzy lekkie czołgi i je przejąć. W sumie nie czołgi, pojazdy. Pojazdy bojowe. Kołowe. I za to dostawało się też te dodatkowe punkty. Nie wiem, czy tędy da się przyjechać. Można by w sumie tak zaatakować od tyłu tymi pojazdami. Da się? Tą główną bazę wroga. W ogóle te czołgi mają różne maskowania, farby. Skiny. Różne skiny. Z różnych skrzynek. Co w ogóle ma ten steward? Armaty 37 mm i ciężki KM. No dobra. Okay, to jest jakaś wieża obserwacyjna, można ją rozwalić. Dywizja aliantów zaostrzeżona. Co z tego? Okej, okay, załogan zabity trudno. Crusadera z tyłu rozwalimy. Dobra, i wycofujemy się. Jesteśmy uszkodzeni. Wieża zniszczona. Dobra, wycofać się, wycofać się. Ale tak. Teraz wy tutaj. Nie, nie, do tyłu, idioto! Właśnie o tym mówiłem. Odpowiadać ogniem. Nie wiem, czy oni będą nas gonić, czy nie. Omiń tę piechotę. Szczerze, nie ma jakiegoś takiego rozkazu rozproszyć się. Bieg czołgajny. No generalnie są umiejętności, które są nieprzydatne, a to, co jest przydatne, to tego nie ma. To w każdej chyba. Niemcy ciągle utrzymują, że to Polacy rozpoczęli wojnę przez prowokację Gliwicką. Znaczy, no może... Ale to chyba ten, kto to utrzymuje, to jest taki... ktoś, kto robi bulwę z logiki. W sumie zawsze byłem ciekawy, jak Niemcy uczą o II wojnie światowej. W swoich szkołach. Te czołgi robią co chcą, trochę tak. Właśnie tak jak mówiłem, kontrola. Kontrola nie jest taki... No właśnie, dlaczego ten koleś jedzie tyłem? Przecież w normalnej grze, jakbym kazał pojazdowi, nawet jeżeli to jest taka opcja, że na krótki dystans jedzie tyłem, no to jakbym kazał przejechać taki długi dystans, no to by się obrócił, no przecież to jest bez sensu. No czemu on jedzie tyłem? Jeszcze w grze, w której istotne jest to, a z której strony otrzymuje się obrażenia. Bo pancerz jest inny od przodu, jest inny od tyłu. Dużo takich bezsensownych rzeczy w tej grze. No i ten też geniusz, Eugeniusz. Chociaż
Jego to w sumie wszystko jedno, bo ma z każdej strony pancerz 2. No ale u tego już nie. Ciekawe, czemu ten ma... Jakby ten jest pojazdem wyższego poziomu. Tak, tak, on ma inne maskowanie i to jest chyba wina tego, że ma wyższy poziom, dlatego też ma więcej HP. Tu zdrowia. No dobra, możemy chyba szturmować. Zaraz, aha, no ktoś stracił załoganta, a ten stracił dwóch załogantów aż. U strzelców. Chyba nie ma przyspieszenia czasu, nie? Nie, jest przyspieszenie czasu, co ciekawe. No dobra, ciśniemy w takim razie. Tu jest drugi Crusader, którego trzeba rozwalić. Mam nadzieję, że uda się to zrobić, nie tracąc któregoś z naszych pojazdów. Musimy się okopać w sumie. A, co nas tak ciśnie? Aha, ten Crusader. Zrobiłem jednak głupio. Zrobiłem źle. Kazałem, no właśnie, kliknąłem mu, żeby się odkopał i nie wykonał tego. I teraz zginie jak idiota. Tak to bywa. Coś tu strzela do nas? Dlaczego wy nie odpowiadacie ogniem do pól wynędzy? Myślę, że te głupie jednostki... Dobra, może by tak jakąś dywersję zorganizować. Trzeba odciągnąć uwagę... Trzeba odciągnąć uwagę tego Crusadera. Ciekawe, wydawało mi się, że to jest więcej pojazdów, które można by przejąć. Pewnie trzeba by trochę mapę poeksplorować. Ha, tylko tu jest znowu snajper w tej wieży. Trzeba mieć na to uwagę. Trzeba kupić niemieckie podręczniki do historii. No, ciekawe, czy można je dostać gdzieś na Allegro, raczej nie. Może na jakimś eBayu czy coś. Słyszałem od kumpla, który tam jest, że normalnie uczą tak jak było i wszyscy się tego. Właśnie mnie też to zainteresowało, bo jadę tam na stałe za 4-5 miesięcy. Aha. Więc będę się upewnić, czy będą mi robić wodę z mózgu, ale słyszałem, że nie robią. To ciekawe w takim razie. Dobra, więc trzeba jakoś zająć uwagę tego Crusadera. Połowę was wsadzę do jednego budynku, połowę do drugiego. Ale czemu wyjdziecie tędy, a nie tędy, jak chrześcijanie normalni? Najbliższą drogą. Ciekawe, ten Crusader... A nie, jest, dobra, Crusader. Dobra, rozwalić. Będzie strzelał do budynku. Nie, oczywiście oni lecą, gdzie nie wiadomo gdzie. Co wy robicie? Ten Mark 5 ma taki słaby pancerz, jak Rosomak. Po prostu załoga umiera w sekund 5. Tak się śmiali kiedyś ludzie, że Rosomak nie powstrzymuje ostrzału z kałacha. Nie wiem, ile było w tym prawdy w sumie. No i co? Tu rozsmarowane wszystko. Nawet czekajmy stanowiska Vickersa przejąć. A, tu jest jeszcze jakaś wieżyczka. Przejdź się tędy, ziomek. A, w sumie wygrałem już. Czy nie trzeba było niszczyć tej wieży ze snajperem? Czy trzeba było? Great job, man. Mission accomplished. High command will be pleased. I hope. Victory is yours. Victory is mine. Jeszcze jedną jednostkę specjalną dostałem. Ale zdobyte punkty za doświadczenie 4 na 5, czyli czegoś żeśmy nie dokończyli. Zadanie ukryte. Zdobądź obydwa wozy zaopatrzeniowe. Nie wiem, czy tu chodziło o te wozy, które jechały w tym konwoju? Albo była jeszcze jakaś jedna ciężarówka naprawcza. Byłem pewien, że były tu jakieś dodatkowe jednostki. Dobra, jeszcze jedną misję zobaczmy, bo chcę wam pokazać te jednostki specjalne. Co tam? Ustawiłeś tryb odpowiadania ogniem. U nich podobno jest gorszy system niż u nas edukacji. Podobno w Polsce jest bardzo rygorystyczny system edukacji w porównaniu do innych krajów. Wiesz na efekt jak to jest. Mój ojciec pracuje tam, a my siedzimy w Polsce, więc takie życie nie ma sensu. A. Jest paskudnie, a jestem pewien, że nim dotrzemy do Tobruku będzie jeszcze gorzej. Nadal mamy przewagę, ale z godziny na godzinę opór jest coraz bardziej zaciekły.
Właśnie się dowiedzieliśmy, że na wschodniej flance cały pluton pancerny został całkowicie odcięty. Kończy mi się zaopatrzenie. Albo do nich dotrzemy, albo będzie po nich. I to wkrótce. Na szczęście ostatnio nie było doniesień o Elifericie. Ten człowiek został schwytany, zabity, albo po prostu na pewien czas zawiesił swoją działalność, ponieważ zlikwidowaliśmy większość jego miejscowych kontaktów. Wszystkich za wyjątkiem słynnej Madame Dornier, która ze zwykłą sobie brawurą uniknęła pojmania, obezwładniając oficera Abwery, zabierając jego mundur i odjeżdżając jego kubelwagenem. Oficera Abwery, czyżby Klosa? Nie chcę wyśmiewać tak poważnej ułomności naszego systemu bezpieczeństwa, ale nic nie poradzę na to, że poczułem ulgę, wiedząc, że Lys uciekła i jest bezpieczna. I mimo niefortunnych okoliczności, mam nadzieję, że ją jeszcze zobaczę. Być może się to wydawać głupie i niestosowne, wciąż mi na niej zależy. Serce mi mówi, że ona nie może być moim wrogiem, co skłania mnie do zastanowienia, kim u diabła jest ta kobieta? No koleś się zakochał w swoim wrogu. Chociaż to jest grawiec, pewnie wyjdzie na to, że nie wiem, ona jest ich agentką albo coś. A południe, 15 maja 1941. Przygraniczny rejon Egiptu w pobliżu przesmyku Halfaya. Cel podstawowy, eskorta konwoju zaopatrzeniowego przez terytorium nieprzyjaciela. Aha. Chyba kojarzę, co to za misja. Nowe jednostki dostępne. Okej, wyczyszczę sobie standardowo wszystko. Mam jakieś wsparcie lotnicze? Mamy, ciekawe. I jednostki przeciwlotnicze nawet. Tak, więc mamy jednostki specjalne. Na przykład mamy Blitza, który jest ulepszoną tą 250-ką. A specjalny, udoskonalony wóz techniczny. To jest taki transporter jak ten zwykły, tylko że może naprawiać wrogie... Może naprawiać nasze jednostki, nasze czołgi. I w sumie nie ma tutaj nigdzie informacji o tym, co ciekawe. Aha, nie, są jakieś informacje. Zmodyfikowana liniowa wersja SDKFZ-250. Stąd jego popularna nazwa, Blitz, po niemiecku błyskawica. No, taka jednostka jest tylko jedna. I wydaje mi się, że jak ją stracimy, to tracimy ją na Ament. Na Amen. Mamy jeszcze ulepszony Panzerkampfwagen 4 o nazwie Citadel. Najlepsza broń oblężnicza. I ta jego specjalność polega chyba na tym dziale 75 mm. Aczkolwiek nie mam takiej jednostki normalnej, więc nie mogę tego potwierdzić. Mamy Panzer 3G i Panzer 3J, który ma trochę więcej życia, ale słabsze działo. Nie, silniejsze działo. Nie. Ma mniej życia, a silniejsze działo. Natomiast 3G ma słabsze działo, a więcej życia. Ale ten ma lepszy pancerz znowu. Się ma mniej... Aha, bo to jest prędkość, ja patrzę na prędkość. Nie, to on ma jednak więcej HP. Lepsze działo, generalnie jest lepszy. Tak, wsadźmy generalnie Hartmana do tej Citadel. Najlepszej naszej jednostki. Tu by można doładować trochę piechoty na wszelki wypadek. O, w ogóle te piechoty tam można... Aha! Nie tak jak trzeba. Tak. I tak. W sumie zwiadowcy by tam można dać. A do Citadel w sumie dam... dwóch zwiadowców i dwóch grenadierów. Co tam, co tam? Nie da się skrymanizować, no. Będę musiał uczyć ich hymnu. Ja nawet nie znam ich hymnu. A nie jest... Deutschland, Deutschland, über alles? Bo coś to było, że był ten, potem zmieniali. Po wojnie potem znowu jakieś jajca były. Mam te Crusadery jeszcze. Co w sumie nie jest taką dobrą jednostką. Chyba jednak w te pancery pójdę. Nasze niemieckie. Nie, armaty przeciwpancerne mamy, działa. Ale nie, mam eskortować jednostki, to będę przed w czołgi. I tam mamy kasy, w sensie tych punktów zaopatrzenia. Starczy mi na to, może jeszcze na
dwa czołgi. Możemy tu wsadzić jakieś sensowniejsze jednostki. No, plus jakaś tam, nie wiem, dwóch lekarzy. Jakiś snajper, jakaś piechota. Jeżeli trzeba by było zastąpić jakiś po prostu załogantów. Ale tego właśnie ustawienia... A jak to się mówi, formacji, tak jak w Act of Aggression. Jest ten sam system, co w... Total Warach starych, no i tych nowych w sumie też. Tego mi tutaj strasznie brakuje. Ale to strasznie. Gdybym miał 150-200 km do Paryża. To uważaj! Co to? To ten nasz konwój, tak? Którego mam bronić. Mam nadzieję, że będę miał kontrolę nad nim. Po prostu chciałbym oczyścić całe przedpole z wrogów. Aha, właśnie, mogłem sobie wziąć samolot zwiadowczy. Ha, mogłem w sumie wziąć jakieś działo przeciwlotnicze, nie pomyślałem o tym. Że wróg tutaj może też mieć jakieś jednostki latające. Okej, okay. Jest artyleria na wzgórzach aliancka. Trzeba będzie sobie z tym poradzić. Będziesz się uczył ich języka. Nie jest chyba przerąbany z tymi rozdajnikami. Co to komu w ogóle? Co się tak świeci w tym pojedzie? Przynajmniej jedną ciężarówkę trzeba doprowadzić. Spokojnie, mam zamiar doprowadzić wszystkie. Stałem jak takie pały. Samochwały. Powiedzmy. Tak, jednostka techniczna tam gdzieś do tyłu. No przecież szturmujemy w te umocnienia, co się będziemy... W tej grze generalnie im więcej się próbuje coś świrować, wymyślać, bardziej się dostaje po dupie. Poruszanie się w formacji, cel lub drugi lub długi klik prawym przyciskiem myszy. No to nie wiem. Przytrzymam długi klik prawym przyciskiem myszy. Co teraz? Żadnej formacji nie ma, tylko ja dam jak... Menty. Nie działa generalnie coś z tymi formacjami. Jakiś... jakiś cyklista, no. Ty, bo stracę ten czołg tak szybko. Gdzie jest ten nasz naprawiacz? Naprawiaj. I bunkier. Dobrze, że nie ma tam działa przeciwpancernego. Wow! Uwaga, bo nas z tyłu jadą! Jeśli te armaty obracają, kurde, 5 lat się obracają. Dobra, ej! Trzeba będzie, trzymać blisko te ciężarówki. Nie wiem, może jakoś piechota otoczy te ciężarówki. Będziemy przyciścić to miasto. Kurde, bas. Ooo! Obracaj, nawracaj! Jakieś czołgi od tyłu nas atakują. Dobra. Nie taka łatwa sprawa. To ten czołg jeden tu zostawię na razie. Kopany. Wszystko naprawcza. A my w trójkę musimy oczyścić to miasto. Z plugastwa. Niemiecki, angielski, jeszcze francuski. Maloni chętnie gadają po angielsku. Niemcy tak. Wiem, że Francuzi nie znoszą angielskiego, no... Francuzi nie lubią angielskiego, bo się prali z nimi często. Ale Niemcy nie lubią? Rozjechać! Rozjechać wszystko. Ten potężne pojazdy, wszystko jest żalowe, to co oni mogą rzucić przeciwko nam. Co tam? Ja uważałem, że ich język jest najlepszy. Australijskie czołgi cię atakują, no.
Te czołgi różnych państw mają takie flagi tutaj na sobie. Szkoda, że nie ma nic ciekawego, co mógłbym przejąć. Tam w tym Codename Panzers był chyba taki fajny mechanizm, że można było używać miotaczy ognia do wyganiania, czy w sumie wybijania nawet załogi z pojazdów. Kurczę, czemu ja nie grałem tak dużo w tego Codename Panzers? Wycofaj się, wracaj, ochranianie. Spokojnie! Wiem, co mam robić. Chyba będzie jakiś wróg czołg. W sumie, ja miałem jakiegoś snajpera, to mógłbym go do tej wieży wmontować. Czy ten snajper już zginął dawno? Chyba z... Nie, jest snajper. Słuchaj, panie snajper, chodź na tu do tej wieży. Cisnę, cisnę. Ej, uwaga, uwaga! Z boku. Strzajsy z boku. Co się dzieje? Okej. Okay. Ściągi nas tu cisną. Na szczęście... Nasze jedne sobie poradzą. Co tam z tym naszym snajperem? Idzie. Spokojnie, wymiatamy wszystko przez sobą. To Citadel ma pancerz poziomu 6 z przodu. Także jest okej. Krążą te czołgi jak wariaci, no. Ustawiają się tyłem. Szaleńcy. Jak sytuacja tutaj? Jest okej, dobra. Ciekawa sprawa, oni się tu nie strzelają nawzajem, ten snajper i te jednostki w tym budynku? Jakoś to jest tak właśnie... Nie jest to wszystko jasne, tak jak już powiedziałem raz, nie czuję się tej gry. Nie czuję się tej gry tak mocno, jak powinno być. I czy on znowu nie idzie tyłem, idiota? No. Takie są problemy z tą grą. Muszę sobie zagrać dla porównania w te Panzers. Zaś kretyn jedzie tyłem, no. Jakiś fetysz. Fetysz jazdy tyłem. Niemcy lubią tyłem, najwidoczniej. Chiński. Trzeba dobrać jeszcze jeden język spośród chińskiego, hiszpańskiego, francuskiego. Ja bym szedł chiński też. To był miotacz ognia. Nie tyle, że nie lubią, tylko za specjalnie nie potrafią. Aha, nuby. Generalnie nie lubię niczego, co jest francuskie. Oprócz Louisa Define. W sumie co fajnego jest francuskie. Jean Reno jeszcze, ten Leon Zawodowiec. I ten idiota jedzie z Daś tyłem? Nie, z czemu się coś dymi z przodu tak jakby? Jakieś jednostki. Przydał się ten samolot zwiadowczy. Głupio zrobiłem, że go nie wziąłem. I tak, tutaj jest to działo artyleryjskie na wzgórzu, tak? A jedźmy tam! Widziałem, jedźmy tam? I co jest? Nie chcą tam wjechać. Dlaczego nie chcą tam wjechać? Nie możecie tędy tutaj wjechać? Tu nie możecie wjechać? Mają jakieś dramaty ze sobą, no i co? Jeden nie jedzie, dwóch jedzie, jeden nie jedzie, no... Leży, leży! Kontrola w tej grze leży. Zabić to! Nieważne jak, macie to rozstrzelać. Z jakiegoś powodu mamy wizję na tą jednostkę, mimo że jest tak daleko i wysoko. Chyba padła. W sumie nie wiem, co się stało. Czy załogę wyeliminowaliśmy? Trzeba by wrócić do tych naszych misiaków, to jest w ogóle jakiś... Czołg Matilda Mark II. Całkiem źle pancerzony. W sumie chyba pusty. Będziemy w sumie tędy. Mam nadzieję, że pojadą przodem. Można by zdobyć tą Matyldę. Jakby można podjechać od tej strony. Nie wiem, czemu oni nie strzelają. Zabić to! No i kretyni. Siarczyści. Od razu rozstrzelali te jednostki piechoty, jak powinno być, w ogóle. Ajajaj, no strzelaj, strzelaj, co się kręcisz jak idiota? I przez to, że się kręcił jak debil, jego kolega zginął.
Tak jak powiedziałem, responsywność jednostek w tej grze i kontrola nad tym wszystkim tak wkurwia czasami. Przepraszam za słownictwo, ale no naprawdę tak jest. Nienawidzę, jak tak jest, jak takie coś się zdarza w grze. To jest zbrodnia. Zaraz, po prostu zrobię tak. Gdzie masz units under attack? Spokojnie, ogarniemy to. Jakieś jednostki się zbliżają z północy, ale to są piechociarze. Ej, co jest? WTF! A, miny. Ale przecież ja tamtędy przyjechałem, nie? Czy nie? Kurde was. Dobra, git, że jednostka główna została. Poradzimy sobie. Obróć ten Ural. Kuźwa, błagam. Co tam, co tam? Francuski są ładne? Właśnie nie wiem, Polki są ładne. I tyle. Zresztą wszystko polskie jest najlepsze. A co tam jeszcze? Co dobrego z Francji? Sery i wina. Ja wiem, czy te sery... francuskie. Wieża Eiffla, pole elizejskie, łuk triumfalny. Niemki niekoniecznie, kwantowy rajdżuje. Nie, po prostu denerwują mnie czasami takie rzeczy. Widziałem dwie, trzy ładne i się zakochałem. Jedna się nawet za mną oglądała. Auf der Stelle, Herr Oberstleutnant. Nehme Stellung ein. Jawohl, Herr Oberstleutnant. The units are under attack. Jest Crusader. No i czemu ten nie strzela? Nie strzela! Celuje, ale nie strzela. No ja się mam nie denerwować w takiej sytuacji. Jak ja mam nie hejtować gier? Jak ja mam nie hejtować gier, jak one same się o to proszą? Co? LOL! Spierdzielaj! Lewackie czołgi. Co? Zostaje jedna ciężarówka, na szczęście tylko jedną miałem... mam tam dostarczyć. I zaś koleś jedzie tyłem! Dobra, strzał to pies. Ciśnijmy do przodu. Było zostawić to wszystko i cisnąć po prostu do przodu. Okej, okay, Crusader, rozwalić. Okopaj się. Zaraz ci naprawimy, będzie git. Wywaliło i kolor zmieniło. Wygrałeś życie. Ciśniemy. Jak trzeba cisnąć, się nie oglądać. Don't look back. I czemu nie atakują tego budynku? Jest w zasięgu ich broni. I kolej zaś jedzie tyłem! Zaś jedzie tyłem, no! No i nie chce się obrócić nawet! Ja się mam nie denerwować. Gdzie under attack? Aj! Cofać. Weź tu zasłońcie ich własnymi żelaznymi ciałami. Jak tam? Żyjesz?
Teraz ogarnął, żeby się odwrócić w końcu. Co tam gdzieś jest? A ciekawe, czy tu jest jakiś quick save. Hello! Zmasakrowali nas. Jak Korwin lewaków. Jeszcze raz zobaczę, czy to działa. O, i cofaj, cofaj, cofaj. Tak, to teraz się będzie obracał, jak ja potrzebuję, żeby się wycofał szybko. Pozdrow, poćwicz. Zrobimy tak, nawróć tu. Nawróć! Kuźwa, no tak! Oczywiście wyleźli wszyscy z tego czołgu, bo kliknąłem na nim. Się trzeba tak pieścić z tymi wszystkimi wozami i tak dalej. Witam, bo ty jesteś opancerzony jak tygrys królewski. Tu gdzieś jest ta artyleria. A zgodnie z logiką tej gry, ty chyba możesz ją ostrzelać. Nawet z tego dystansu. Nie możesz, chociaż celujesz, więc nie wiem, o co ci chodzi. Pal do tego. Krew człowieka może zdać. Dobra, to cofaj do nas. A nie, zniszczyłeś. Teraz jakoś zniszczyłeś. No dobra. Może nie mogłeś strzelić, bo ci grunt zasłaniał. Tak, i zaś oczywiście kliknęłem na tym czołgu, to wszyscy z niego wylezli. Pozdro, poćwiczcie. Pamiętam, dlaczego nigdy nie przeszedłem do tej gry. No ma fajne elementy, ale ja czasami nie mam do niej cierpliwości. Po prostu są niektóre elementy rozgrywki, co do których gracz się nie powinien denerwować. A, padł kierowca tej ciężarówki naszej, co? Dobra, wy się wycofajcie jako pierwsi. Co ty gadasz za głupości? To znaczy, I will not leave. To zadanie główne jest, żeby... To teraz, jak nie mam sił tutaj, żeby cię naprawiać nawet. Ty jest lekarz w ogóle. Każdy leczy się sam. Na szczęście w tej grze to jest możliwe. Dobra, grzejesz, Hartman. Nie wiem, chyba rozwalę te ciężarówki po prostu. No bo co z nimi zrobię? Tam są gdzieś czołgi wroga, nie? A co tam, co tam? U nich to standardowy widok Porsche na ulicach. Nie no, bez przesady. Więcej niż w Polsce to fakt, ale nie wszyscy jeżdżą Porsche. Idzie na Lamborghini na autostradzie, ale zapierniczało. W Niemczech. Myślę, że dzwona wypierdoli. U nich nie ma limitu prędkości na autostradzie. Może 200 się zapierdzielać. Jest tylko na pewnych odcinkach. Nie ma. Dobra, będę za 5 minut. Gra to powinna być przyjemność, nie powód do wkurwienia się. Święte słowa! I co? Żeby tylko w te miny nie wjechać. To są te wrogie czołgi, które zrekciły załogę tych ciężarówek, nie? Zostanie się po dupie. Nie będę brał jeńców żadnych, nie mam na to cierpliwości. Chodźcie tu. Lekarz i snajper, pomożecie mi zabrać te ciężarówki. Mam nadzieję, że one są, a w stanie jechać. Niestety nasza jednostka naprawcza wybrała się na wakacje już. Uznała, że fajrant, że po godzinach już jest i pojechała sobie w siną dal. Tak, przede wszystkim nie wpierdziecie się w miny. Myślę, że droga powinna być czysta. Więc ciśniemy. W sumie podobna do... Act of Aggression jest trochę podobne do tej gry, tak, a... Z ogólnego stylu, ze skali,
z tego, że jednostki są pojedyncze. Tam jest trochę większy nacisk na spam tych jednostek pancernych, dlatego że nie ma tej możliwości wsadzania jednostek piechoty do środka. Ale widać jakieś podobieństwa między tymi grami. Tylko no właśnie, w Act of Aggression czuje się, że ma się kontrolę nad jednostkami. Czuje się, że kontrola jest perfekcyjna. No dobra. W ogóle podobno pracują twórcy nad jakimś... Daś, będzie jeździł jak pijak. Nad jakimś ogromnym update'em do Act of Aggression, który ma kompletnie zmienić i zbalansować rozgrywkę. Jestem strasznie ciekawy, co to będzie. Znaczy, nie nastawiam się na nic, bo już się na nic w sumie w życiu nie nastawiam, ale... Bardzo bym chciał zobaczyć piechotę w zespołach. To by pasowało do Act of Aggression. Chociaż to się na pewno nie stanie. To się na pewno nie stanie, bo... Tak myślę. Bo tak jest zmontowany gameplay, że ta jednostka jednak musi... Te jednostki piechoty jednak muszą być pojedyncze, ale strasznie bym chciał, żeby to tak zmienili. Myślę, że się będzie głównie opierać na uproszczeniu systemu zbierania surowców. Co tam, wszystkie zadania mam nawet ukryte, przeprowadzić wszystkie wozy wsparcia. No i tyle. Zobaczę tylko, no nie będę już tego czytał. Zobaczę tylko, jakie będą jednostki kolejne w następnej misji. Czy będą jakieś dodatkowe? Nowe jednostki dostępne. Jeszcze 4 punkty doświadczenia do tego, żeby mieć specjalne działo przeciwpancerne, samobieżne. A potem jest jakiś specjalny tygrys. Tygrysa królewskiego tu chyba nie ma w ogóle w tej grze. Albo do niego nigdy nie doszłem. Tak, stuk 3. I to jest chyba specjalny stuk 3. Działo przeciwpancerne 75 mm stałe. Są te działa przeciwpancerne w ogóle. Nie wiem, po co ktokolwiek miałby ich używać. Chociaż jest jedna misja obronna. Tam by się niby mogły przydać. Chociaż tam też. A lepiej sprawiają się czołgi. Co ciekawe, to działo ma pancerz ze wszystkich stron taki sam zawsze. Jest artyleria. Taka samobieżna jest artyleria. Niesamobieżna. Jest Flugwirling, czyli działo przeciwlotnicze. Jest Flag 88, samo takie... Stanowisko działa ciężkiego działa przeciwlotniczego, przeciwpancernego. No właśnie, jeszcze jest jeden problem. Na przykład, a to też jest w sumie głupie według mnie. Działa przeciwlotnicze, trzeba zmieniać tryb. Tryb przeciwpancerny, tryb przeciwlotniczy. Przecież to jest głupie. Dlaczego ktokolwiek miałby umieszczać coś takiego w grze? Czy to jest tylko zbędne mikro? To jest zbędne mikro. Zbędny mikromanagement. No przecież to jest zbędne kompletnie. W Act of Aggression są jednostki, które mają też możliwości przeciwlotnicze i przeciwnaziemne. I one działają w sumie na priorytetach. Że jednostka, która ma możliwości atakowania i jednostki naziemne, i jednostki lotnicze, ale jest, powiedzmy, bardziej przeznaczona do atakowania jednostek lotniczych, to będzie się skupiać na nich. Po prostu czemu tego nie załatwić priorytetami, no. Takie coś jest bez sensu według mnie, kompletnie bez sensu. Nie da się tego w żaden sposób usprawiedliwić. Co tam, jest ten Crusader, a coś z nowych czołgów może? A, jest w końcu, są w końcu pancery 4. Pancer 4D, jak on się tam ma do tych jednostek? Słabszy pancerz, ale lepsze działo. Większe uszkodzenia, 75 mm krótkie. Trochę mniejsza donośność. A jak tam pancerz? A pancerz w sumie słabszy, bo ten ma 5-4-5. Ciekawe, Nefek miał rację, że dobry pancerz tylny. No ale ten już ma 4, a potem 3+, 3+. Ma nawet słabszy pancerz od tego pancera 3G. Czy to jest realistyczne, że nowszy czołg ma słabszy pancerz? A to jest już dobre. No to w sumie, jak tego jest 5, w ogóle tego jest 15, to można by spamować tymi czołgami w sumie. Nigdy nie spamowałem w tej grze. Zawsze się starałem jakoś tak ostrożnie grać. 23. Ej, w sumie spam tego by był niezły. 27? Chociaż nie. To ma lepszy pancerz. 5, 4, 5. I więcej HP. I większa donośność działa. Szkoda, że nie ma paska od szybkości obracania tego działa. No bo to ma większego damage'a. Ale też kosztuje więcej. Jest w sumie niezły, ale ma bardzo słaby pancerz z tyłu. Ten pancerz 4E.
Cóż to jest? Aby działa. A mamy normalną jednostkę naprawczą? Mamy. Tylko niespecjalną. Mamy bombowce, nalot. Nalot 5 bomb, samolot zwiadowczy. Ciekawe, czy ten samolot zwiadowczy się ładuje, czy można użyć tylko raz. Nalot chyba tylko raz. 5 bomb. No, co tam ciekawego na czacie jeszcze? I u nich można pić i kupować alkohol i palić tytoń od 16 roku życia. Alkohole chyba do 25%. W Ameryce od 21 roku życia. No, no, słyszałem o tym. Ale nie jest tak, że można jeździć samochodem wcześniej? Dobra, to może jeszcze jakieś takie piękne samobójstwo zrobimy na koniec, jakieś fajne. Przetestujemy naloty może. Aha, tak, to jest ta misja obronna. No nie, to tutaj w sumie się nie da zrobić takiego pięknego samobójstwa. Tutaj trzeba iść w piechotę podczas tego wybierania jednostek. Trzeba obsadzić w pełni wszystkie te działa. Przydałyby się też jakieś jednostki naprawcze, bo tutaj generalnie mamy jeździć i jednocześnie bronić bazy przed wrogami i jeździć naszymi jednostkami pancernymi, osłaniać te zepsute czołgi, naprawiać je i zabierać i, że tak powiem, wysyłać do bazy tutaj, żeby odjechały. No, to jest bez sensu, jak nie mam po prostu ludzi do obsady tych dział. Jeszcze artyleria by się tu w sumie przydała jakaś. Jakąś przynajmniej jedną jednostkę artylerii, takiej dalekosiężnej. Nie takiej przeciwpancernej blisko zasięgu, można by w sumie wziąć. Tak, ten warsztat jeszcze daje jakiś bonus do naprawiania, o ile dobrze pamiętam. W bunkrze niestety nic nie ma sensownego. No mamy generalnie dużo dział do obsadzenia, a jednostki pancerne się przydadzą do osłaniania tych prac naprawczych. Jest to w ogóle coś takiego naprawdę fajnego do przejęcia? 4G, pancerz 6. Aha, to jest jedna z tych najlepszych jednostek, którą tam mieliśmy do wyboru. Cruiser? Cruiser ma jakieś statystyki słabe. Atakują nas z ciężarówkami. Aha, bo one wyładowywują jednostki piechoty. Pancerz 2. To był ten podstawowy czołg. Cóż tu jeszcze leży? Crusader. Tu jakieś podstawowe jednostki. No, także tyle. Ciekawe, czy działa płynne przejście teraz, jak ma tą nową scenę. Tak, działa. No, więc to była gra Desert Rats kontra Afrika Korps. Jak tam opinie? Fajny fort. No, fajna ta baza była. Taka okrągła, łatwa do obrony. Jakby się miało dużo piechoty do obsadzenia tych dział. Pamiętam, że samochody są drogie. Samochody? Nie samoloty? Samochody. A, że może, że samochody naprawcze. Siema Artur Kania, 313. Przyszedłeś na sam koniec. A jak chcesz zobaczyć, co tu się tak ogólnie dzieje na tym streamie, zawsze możesz wejść w link prowadzący do kanału YouTube, do czego w sumie zapraszam. Jest link na dole pod streamem. A generalnie ja już będę kończył na dzisiaj. No, także Desert Rats kontra Afrika Korps. Ja powiem tak, że ta gra ma fajne pomysły, ale ma też irytujące elementy. A i w supermarketach było pełno muzułmanów, bo ja się trochę o swoje życie. Życie na krawędzi, no.
Mi korci, żeby odpalić tego Act of Aggression, ale już mi się nie chce. Jestem jutro na uczelnię, a takie jaja ostatnio z tą uczelnią. Puść muzykę. Tylko, że Nefek, ja tam przeczytałem dokładnie... Mi się wydaje, że ja się kontaktowałem nawet z tymi ludźmi, co zorganizowali tą playlistę, bo oni mają kanał swój na Twitchu. A... I oni tam piszą, że ta muzyka jest... Ja się chyba kontaktowałem, to byli chyba właśnie oni, do których pisałem, tylko mi nie odpisali. Oni tam piszą, że ta muzyka jest licencjonowana do użytku w zmonetyzowanych materiałach na Twitchu i YouTubie, a nie ma nic o hitboxie. Taki jest problem. Ja do nich pisałem właśnie w tej sprawie. Wydaje mi się, że to byli oni, ale nigdy mi nie odpisali. No, więc taki live. Także dzięki wszystkim, którzy uczestniczyli. Nie mogę na tym tablecie odpalić list obecnych. Nie wiem, czy tylko Lambert i Nefek przetrwali końca? Tak, bo mam tam... A Marsku mówił, że leci. Stwórz własną playlistę. No tylko trzeba znaleźć taką muzykę, która by była licencjonowana do użycia. Creative Commons, commercial, bez tego non-commercial, ewentualnie jakiś attribution. Trzeba by skombinować jakąś gitarę czy coś. Najbezpieczniej samemu tą muzykę robić. Dobra, no to także dzięki, panowie. Ja lecę. Jak coś będę na Steamie, jeszcze chwilę. W sumie zjadłem coś. Może późno. No, także na razie. Dzięki i do usłyszenia.